Witam Państwa. Nie ma drugiego takiego albumu. Nie ma drugiego takiego albumu, który by zawierał przemówienia kardynała Wyszyńskiego, ale też niósł takie emocje, które towarzyszyły ludziom, którzy oklaskiwali naszego prymasa tysiąclecia ponad 40 lat temu. Ten album zawiera wiele niespodzianek, ale zawiera też wiele sytuacji anegdotycznych, których nigdzie indziej nie usłyszymy. Na przykład podczas jednego spotkania z hierarchą watykańskim, kardynał Wyszyński opowiadał, dlaczego podpisał porozumienie z władzami komunistycznymi i mówił: Niech sobie eminencja wyobrazi, że siedzi w jednym pokoju z lwem. W jednym kącie jest fotel eminencji, w drugim kącie śpilew. No, trzeba jakoś w tym pokoju razem żyć. Zapraszam Państwa do udziału w beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, ale myślę, że ten album może być wspaniałą pamiątką po tym wielkim wydarzeniu, którego oczekujemy.